Siemano, dziś zaprezentuję Wam tier listę z Dokanwiki. Jest to fajna tier lista składająca się z postaci na każdą kategorię, na każdy typ, więc jest w czym przeglądać i tworzę ten filmik, ponieważ no, już był wcześniej na zasadzie, jakie postacie wybierać, jak określić, jaka jest postać dobra, ale myślę, że to jest częsty problem dla większości graczy i chcę Wam jeszcze troszeczkę pomóc z tym, co jest dobre. Jeżeli chodzi o samą tier listę, jeżeli się znacie, jak wybierać postacie, to możecie sami po prostu wejść na tą stronę i sobie poprzeglądać te postacie, bo nie będę patrzył w każdej kategorii, tylko mniej więcej chcę pokazać, jak to działa. Więc to będzie zwięzły filmik, głównie dla nowych graczy, żeby w razie co się troszeczkę pouczyć. Bo generalnie dodają bardzo dużo postaci. Coraz ciężej jest określić, która będzie dobra, w którą inwestować czy nie. I powiem za chwilkę, co jest najważniejsze, jak bardzo użyteczna będzie postać. Bo są na necie różne tier listy. Ostatnio nawet też wstawiałem w jeden z teamów według takiego jednego youtubera. On tam sobie układa takie teamy pod użyteczność. Ale to tam, no, trzeba już mieć dobre karty. A tutaj pokażę Wam po prostu tier listę różnych kategorii. Więc mamy do dyspozycji wszystkie kategorie, nawet których jak widać nie ma dostępnych, są jeszcze na japońskim. Wszystkie kolorki, super, extreme typy. I to jest dobre, bo możemy sobie wejść na przykład w super typ. I zobaczcie, mamy tu postacie, które są ze super typu takie teoretycznie najlepsze. I nawet mamy opis, dlaczego ona taka jest. I to jest dobre, bo od razu, no, super typy. No to od razu wiecie, jakie wszystkie z dobrych kart mogą być dobre. Tylko że tu jest o tyle problem, że oni sobie zaznaczyli tak, że na S tier liście zawsze będzie tam 15 czy ileś postaci, nie będzie więcej. I to nie oznacza, że na przykład ten Goku Freeza jest gorszy niż SSJ4 Vegeta. Tak naprawdę w grze zależy od tego, jaki macie też team, ale generalnie dobre postacie. No tak jak na przykład te na A tier, no zdecydowanie dla mnie to są jedne z najlepszych postaci w grze. No ale to jest takie spojrzenie, że no to na pewno jest użyteczniejsze niż u gdzieś tam tu są supporci, chyba to tu za dużo nie ma pokazanych. B, C tier, no nawet nie pokazali za bardzo te C tieru. Ale generalnie jest to fajny pogląd na to, co jest dobre i nawet właśnie o to chodzi, że co znajdziemy w tej tier liście, to raczej to są dobre postacie, bo jak zobaczymy po koncie naszym i na tej tu zupełnie nie ma, to jest zupełnie lipa, a jeżeli się zastanawiamy, to można zawsze wpisać na tej stronie nazwę postaci i zobaczyć, co ona ma. I właśnie, co ona ma? Możemy to ocenić na różne sposoby. Zobaczmy, na przykład taki Super Vegito, on przed Z Awaken jest taki sobie. Na razie spójrzmy pod damage, nie patrzymy na leader, który zaraz też określę. Czyli jego super atak, ten przelicznik. Są różne przeliczniki, najbardziej interesuje nas Immense i na LR-kach Colossal. Jest też Supreme, no zależy od postaci, Supreme może być ok, ale teoretycznie jest już kiepski i to co jest wcześniej też jest dosyć kiepskie. Więc głównie, jeżeli postać ma Immense albo Colossal, jest już ok, jest to dobry super atak przelicznik. Jeżeli ma tam jakiś Rise atak czy coś takiego, to też jest dobry dodatek, ale to nie jest aż tak ważne. Dalej, pasywka. Na pasywce tu akurat tego nie ma, ale najbardziej szukamy coś typu atak def plus powyżej 100%. Jeżeli postać ma powyżej 100% ataku i defa, bo teraz często na eventach potrzeba mieć jak najwięcej defensywy, to już możemy stwierdzić, że postać jest dobra. Oczywiście zdarzą się jakieś przypadki, że postać ogólnie jest kiepska i ma troszeczkę dużo tu procent, bo na przykład, nie wiem, jest zwykłą SSR-ką i ma słabe statystyki, bo też zależy, jakie ma postać statystyki. No i właśnie, LR-ki mają wysokie statystyki, ich jeden potencjał je podbija, a postacie, które mają Zety Extreme Z Awaken, czyli taki dodatkowy event w zakładce Extreme Z Battle, gramy go, dropimy takie medale do niego i podnosimy mu, ulepszamy tą postać. Leader skill super atak, jego super atak maksymalny się zwiększa i tym sposobem on się zmienia. Jego super atak też jakby zamiast 10 na 10 można zrobić mu na 15 maksymalny i ten immense damage wtedy jest jeszcze wyższy, jeżeli mu możemy wbić aż 15 super atak. I zobaczcie, on już potem ma tylko 40% atak def, ale to co tworzy tą postać tak świetną, to jest to właśnie, że on ma wysokie statystyki, ma dwa dodatkowe ataki, szanse na dwa dodatkowe ataki, każdy z nich może być super atakiem.
otrzymuje mniejsze obrażenia z normalnych hitów i robi kontry. Kontry są naprawdę wartościowe. Jeżeli postać robi kontry i mamy critical hity na tej postaci w Hidden Potencjał, to dużo może zdziałać. Ale tak podsumowując, generalnie, no to jest akurat troszeczkę wyjątek, bo mamy dodatkowe ataki i kontry, więc to też jest bardzo dobre. Ale generalnie szukamy jak najwyższego ataku def, kolosa albo immense damage i to ocenia, że postać jest w miarę dobra. Jeszcze tak, ale nie zawsze, jest, że jeżeli postać ma dobry leader skill, czyli przeważnie powyżej, nie 120, tylko więcej niż 120%, to jest przeważnie dobra karta, jak jest Dokkan Festival, czy coś, która ma jakieś, no i gdzieś była jakby wartościowa. Oczywiście te karty się z biegiem czasu zmieniają, więc to różnie bywa. No i przykładowo na tej tier liście sobie możemy popatrzeć, jakie są postacie dobre i nawet możemy zobaczyć, co nas czeka. Tu mamy liderów na przykład wypisanych, więc ta kategoria, wchodzimy sobie na każdą z tych postaci i możemy zobaczyć, co ona robi. Zobaczcie, on jest liderem dla Future Saga. Dobra, to od razu też o liderze. Jeżeli składamy team, na pierwszej pozycji jest to najważniejsza karta, gdzie jest leader skill. I ten bonus, czyli jego leader skill, będzie dawał te statystyki, czyli atak, def, HP w dosyć dużych ilościach dla postaci z kategorii Future Saga, czyli muszą być w takiej kategorii, albo być to super class. To jest chyba temat na oddzielny filmik, ale no tak, żebyście w razie co wiedzieli. Czyli i może być to, albo super class, ki, HP, atak, def 120%. No, czyli to albo to, czyli on dodaje superklasom 120% i dlatego też może być liderem dla 120%, bo superklas ogólnie nie ma jakiegoś chyba lepszego lidera niż 120%. I to są postacie, które najlepiej używać na lidera. A dalej mamy po prostu świetne postacie, mega dobre, opisane, co tam się dzieje. I w ogóle też możemy zobaczyć postacie, których na ten moment nie mamy na naszym serwerze, na przykład ten Jiren, ale że będzie niedługo, no jak nadejdzie, to będzie kozakiem. Atak def 200%. W ogóle, no troszeczkę się zdenerwował chłopaki. Jeszcze to jest LR-ka, czyli bardzo wysokie statystyki i będzie naprawdę kozacką postacią. Więc no, takie rzeczy można troszeczkę tutaj popatrzeć. Extreme postacie to samo, możemy się przejrzeć, co tu jest dostępne. Różne kategorie, na przykład Majin Buu Saga, który teraz wyszedł w kategorię, możemy sobie zobaczyć, które postacie są naprawdę fajne i warte uwagi. No, tej LR-ki nawet nie widziałem w ogóle. Więc fajnie jakby powybierać postacie z tych jak najwyżej S tier listy, o ile możecie. A jak nie, no to po prostu to, co macie. I po prostu rozejrzyjcie się po tych kartach. Pamiętajcie, żeby postać miała jak najwyższy atak def w pasywce, immense albo supreme damage, no supreme uprzednie, immense albo colossal damage i sobie korzystajcie z tej tier listy. Więc macie tier listę, wiecie jak mniej więcej złożyć team, jak nie wiecie, to odsyłam do filmików z Dokkan Podstaw, czy też właśnie zlinkuję też coś w tym filmiku w prawym górnym rogu jest taki i tam są filmiki. Zawsze w każdym filmiku dodaję kilka takich dodatkowych, więc możecie z tego korzystać, to obejrzycie jakieś inne ciekawe. A dzisiaj to tyle. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. W razie jakichś problemów piszcie w komentarzu, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. Albo jeżeli macie jakąś inną tier listę, albo inny sposób na określenie, czy postać jest dobra, dajcie znać. Na pewno komuś się to przyda. Ja już znam jakby tę większość tych postaci na pamięć. Więc nie potrzebuję za bardzo jakichś tier list i tak dalej, bo no, spędziłem w tej grze prawie 1500 dni. Tak intensywnie dosyć, więc mi to nie jest potrzebne, ale wielu nowym graczom trzeba jak najbardziej ułatwić grę, pomóc i trzymajcie się, próbujcie jakoś to ogarnąć. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, hej!